8162 obiady wydała w 2017 roku jadłodajnia prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie. Placówka nieustannie świadczy konkretną pomoc, zapewniając każdego dnia kilkudziesięciu osobom ciepły posiłek. Na funkcjonowanie jadłodajni corocznie brzozowski samorząd gminny przeznacza spore środki finansowe. O tym, jak bardzo jest potrzebna działalność tego organu, który działa już od kilkudziesięciu lat, świadczy z roku na rok coraz większa ilość osób korzystających z tej pomocy. Jadłodajnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie przeznaczona jest w szczególności dla osób starszych, samotnych, które własnym staraniem nie mogą sobie przygotować posiłku. Również do niektórych osób dowozimy posiłki do domu. Jest to w tej chwili w 2017 roku 7 osób. Aby korzystać z posiłków wydawanych przez jadłodajnię w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, trzeba spełniać kryterium dochodowe. Każdego dnia z gorącego obiadu w jadłodajni korzysta 50 osób. Są to posiłki dwudaniowe, które są ustalane w miesięcznym jadłospisie. Ta forma pomocy, jak podkreślają stołujący się w jadłodajni, ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w okresie zimowym. Jak sami mówią, mogą zjeść smaczne i domowe obiady w rodzinnej atmosferze oraz wyliczają potrawy, które najbardziej im smakują. Bigos, rosół, pierogi, gołąbki, borszcz, kluski. Od kiedy korzysta Pan z tej pomocy i czy to jest ważne dla Pana? Ważne. A od kiedy? Od 4 lata już. Z jadłodajni korzystam, Pani redaktor, od 5 lat. Od 5 lat. Smacznie. To jest jeden mój główny posiłek, który nigdy nie był mi odmówiony. Przez cały tydzień spożywam i te, co chcą, to są uzupełnieniem. Kto jest tutaj na tym miejscu, to naprawdę jest zadowolony, że może skorzystać. No i zawsze. Spokojnie, czystość i ogólnie. Oprócz posiłków wydawanych pod opiecznym brzozowskiego MOPS-u, jadłodajnia zapewnia też obiady uczestnikom środowiskowego domu samopomocy w Brzozowie. W okresie świąt Bożego Narodzenia zaś osoby starsze i samotne mogą liczyć na udział w specjalnie dla nich zorganizowanej wigilii. Jadłodajnia w Brzozowie czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Mieści się w środowiskowym domu samopomocy przy ulicy Kazimierzowskiej 2.